Dziękuję bardzo jeszcze raz Kubie, że udało się zorganizować tak dosyć szybko i spartański chyba sposób tęże wystawę. Za tym poszło oczywiście taki mały katalog. Serdecznie zapraszam do poczęstowania się tymże katalogiem. A póki co myślę, że o samej wystawie Kuba nam troszeczkę tutaj opowie, ale zanim opowie, to ja... Tradycyjny kwiatek dla Jakuba, no i oczywiście jakaś mała historia, czyli to ja przytrzymam wobec tego, a Kubę proszę wobec tego o głos. Dziękuję bardzo, Mirek, aż się nie spodziewałem takich słów od Ciebie, że bardzo mi jest miło. Dziękuję Państwu za tak liczne przybycie. Mirkowi dziękuję tutaj za właśnie wpuszczenie mnie w taki termin, no, niesamowity, bo tutaj taki koncert takiej tuzy, można powiedzieć, polskiego jazzu. Także jest mi niezmiernie miło, tym bardziej, że zostałem wybrany z paru osób, które mogły, że tak powiem, wejść w ten termin. Ale już wracając do wystawy. Jest to zapis, relacja z wyprawy, można powiedzieć, którą odbyłem z moją żoną po Europie. No, jest to wycinek, można powiedzieć, tylko część. Mam nadzieję, że uda się jeszcze zrealizować taką obszerną drugą część tego, co nas spotkało, można powiedzieć, niesamowitego podczas tej podróży. Tutaj w większości to jest fotografia taka uliczna, gdzie najważniejszy jest człowiek, który jest mi bliski i przede wszystkim te momenty, które jakby definiują człowieka, jego bycie w świecie, cierpienie, jakieś problemy ludzkie i tak dalej. To są rzeczy ważne, które często może przechodzimy obok tych wszystkich rzeczy. Ja serdecznie zapraszam do zatrzymania się, obejrzenia tych chwil, które my przeżyliśmy i które dzięki tym fotografiom możecie przeżyć Państwo razem z nami, razem ze mną. Na pewno jest tutaj dużo miejsc, które może dadzą się rozpoznać, może nie. Jeżeli ktoś będzie chciał, to oczywiście udzielę w miarę moich możliwości, bo było tak dużo tych fotografii, że nie wszystko nawet się pamięta, gdzie to było. W każdym razie, no, była to duża część Europy i większość z tych zdjęć została wykonana w takich miejscach, gdzie jednak tętniło życie ludzkie, czyli w dużych aglomeracjach. Raczej to był Amsterdam, Antwerpia, Paryż, Londyn, Barcelona, Sewilla, Porto, Lizbona, Florencja, Wenecja, takie miasta, takie miejsca, które też nas zachwycają w jakiś sposób swoją architekturą i pięknem samego miasta, ale myślę, że tutaj ja bardziej się skupiłem na tym, żeby pokazać, co się dzieje, można powiedzieć tak, można powiedzieć na co dzień, co się dzieje takiego może bardziej cichego w tych miejscach. Niemniej jednak jest ten zapis taki, jaki jest. I jeszcze raz dziękuję wszystkim Państwu. Zapraszam do kontaktu. Jeżeli tam zabrakło, tutaj mam przy sobie także te folderki, katalogi. Także jeżeli ktoś by chciał, to służę. I jeszcze jest parę takich pocztówek. Także też, jeżeli ktoś będzie chciał, to zapraszam. Jeszcze raz, Mirku, serdeczne podziękowania. Dziękuję Ci serdecznie. No, brawo, Kuba. Dzisiaj ta wystawa jest również prezentowana w Bibliotece Chrzanowie. Ale wracając do meritum, otóż bardzo subtelnie podgląda to, co jest istotą naszego życia, nasze troski, zmartwienia, radości, stan umysłu, stan tego, co posiadamy. Życie uliczne oczywiście jest tylko fragmentem tego.